Wtorek, 19 września, Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Jest śledztwo w sprawie strzelaniny, do której doszło w sobotę w Podlesiu, nieopodal Częstochowy. Postępowanie wszczęła prokuratura rejonowa w Myszkowie, a sprawa toczy się w kierunku zabójstwa. Nie żyje dwóch mężczyzn, a okoliczności badają biegli. Fatima Orlińska. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń prokuratury, ofiarami strzelaniny, do której doszło w minioną sobotę, są 52-letni i 44-letni mieszkańcy powiatu częstochowskiego. Przyczyną konfliktu, który eskalował do rozmiaru zbrodni, miały być sprawy prywatne łączące obu mężczyzn. Ich ciała znaleziono w sobotę przed południem przed jedną z posesji w Podlesiu. Z dotychczasowych ustaleń tego śledztwa, które zostały poczynione w wyniku analizy oględzin miejsca zdarzenia oraz zeznań świadków, ustalono, że 52-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego 16 września przyjechał do swojego znajomego 44-latka i oddał do niego dwa strzały z posiadanej legalnie broni myśliwskiej. Następnie mężczyzna ten przy użyciu tej samej broni odebrał sobie życie na miejscu tego zdarzenia. W toku dalszego postępowania prokuratura uzyska także opinie biegłych z zakresu balistyki oraz badań DNA. W trakcie czynności prowadzonych na miejscu zbrodni policja zabezpieczyła dowody, w tym broń myśliwską, na którą 52-latek posiadał pozwolenie. Do tej pory przesłuchano w sprawie kilku świadków. To właśnie osoby postronne miały w sobotę zawiadomić policję, że przy drodze leży ranny mężczyzna. Dyżurny częstochowskiej komendy został poinformowany, że przy ulicy Głównej w miejscowości Podlesie ma leżeć ranny mężczyzna. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, potwierdzili ten fakt. Służby przystąpiły do reanimacji tego mężczyzny. To 52-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego, który podczas reanimacji niestety zmarł. W czasie wykonywanych oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczenia wszystkich śladów śledczy natknęli się na kolejne ciało mężczyzny. Na miejscu do późnych godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratury. Na ciałach obu mężczyzn widoczne były rany postrzałowe. Prokuratura zarządziła sekcję zwłok. Ta ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Na tym etapie prokuratura wyklucza udział osób trzecich.